Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie na kolejnym filmie o makiecie. Chciałbym pokazać, co się zmieniło do tej pory. A więc, co doszło? Doszły pagórki, które są w trakcie robienia. Na razie zrobiona tylko forma. Będzie jeszcze trawa, oczywiście jakieś kolory i tak dalej. Ale to później, ponieważ na razie trwa rozwałka. A dlaczego? Dlatego, że okazało się, że popełniłem kolejny błąd, co uświadomił mi kolega Sławek, a mianowicie kolega pyta, czy zachowałeś skrajnie. Co to jest? No właśnie, nie zachowałem. Zrobiłem sobie tutaj blisko dwa tory, ponieważ chciałem zrobić tunel. I co się okazało? Że kiedy jadą długie wagony, czteroosiowe, Y, na przykład pasażerskie, w dwóch przeciwnych kierunkach, to tutaj w tym miejscu w siebie uderzają. Więc co zrobiłem? Zerwałem na razie część torów. Jeszcze tutaj dzisiaj za chwilę będę ciął tory. I kupiłem fleksy, którymi wykonam te łuki oraz brakujące oczywiście tory. Do tego dojdą rozjazdy. Proszę bardzo, to jest kolejny nowy rozjazd, który będzie potrójny. Jest jeszcze rozjazd prawy. No i niestety jednego lewego mi brakuje. Więc po kolei. Bardzo. Będziemy działać za chwilę i wszystko Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Tutaj niestety też będzie pewna zmiana, ponieważ kolega też mi powiedział, że zrobiłem mały błąd, wstawiając tutaj łuk R9. Zamiast tego powinien być rozjazd, który będzie, może jeszcze dzisiaj go tutaj zamienimy. No i zajmiemy się trochę też, jak starczy czasu, tą górą. Więc do następnego ujęcia. Na razie żegnam Was, pa. Witam w kolejnej scenie. Jak widzicie, stary korek i tory już usunięte. Na razie zrobiłem to do tego momentu. Choć mam przeczucie, że ten zewnętrzny tor też będę musiał usunąć, pewnie aż do łuku. No ale to zobaczymy. Najpierw położę wszystkie rozjazdy. Tory do tego miejsca, a potem zobaczymy, czy da radę to połączyć, czy będę musiał jednak usunąć też dalej zewnętrzny tor. Tak to wygląda, jeszcze troszeczkę przeszlifuję. Położę nowy korek i zajmę się tylko na razie tym wewnętrznym łukiem. Przygotuję otwory na napędy. Będą zamontowane napędy MTB podmakietowe. No, naprawdę są świetne w porównaniu z tymi pikowskimi. Bardzo, to też usunięty korek jest i tor. I proszę bardzo, oto efekty malowania pagórków. Nie mam kompletnie żadnego talentu plastycznego, ale muszę przyznać, że jestem zadowolony z tego. Później jeszcze będzie tutaj wysiana oczywiście trawa, jakaś ziemia, jakaś taka kora i drzewa oczywiście. Ok, jeszcze zobaczymy się dzisiaj w jednej scenie, gdzie Wam pokażę efekty dzisiejszych prac, jeśli chodzi o montaż torów i podkładu korkowego. Pozdrawiam. I oto ostatnia scena w tym filmie. Jak widzicie, zrobiłem wewnętrzną pętlę. Zewnętrzne niestety nie mogę jeszcze zrobić, ponieważ brakuje mi tutaj jednego lewego rozjazdu. Jak go będę miał, wtedy będę wiedział, jak trzeba wyprofilować ten łuk. Tutaj również doszedł jeden rozjazd, prawy. Będzie ślepy tor.
Tak na razie wygląda ją wzgórze. Później dojdzie trawa, zieleń, różne drzewa i tak dalej. Ale na razie nic więcej się nie zmieniło. Usunąłem jeszcze tylko ten napęd elektromagnetyczny Pico. Z jakiego powodu? Ponieważ te napędy są naprawdę kiepskie. Wyglądają jak wyglądają, to mniejsza z tym, bo tak naprawdę można je na przykład pomalować, że są zardzewiałe i może to być jakaś, udawać można, że to jest infrastruktura kolejowa. Działają jak działają, zero-jedynkowo, też mniejsza z tym. Ale niestety zrobione są tak, że elektromagnes przerzuca taką blaszkę, która niestety bardzo łatwo się odkształca i działają coraz gorzej te napędy. Jeden wręcz uszkodziłem montując go. Dlatego zostawiłem tylko dwa takie. Z reszty zrezygnowałem. Zamiast tego użyję napędów MTB, MP1. Są o połowę tańsze niż napędy Pico i 100 razy lepsze. Zresztą mam już tutaj kilka takich zamontowanych. Pokażę wam. Patrzcie. Do tego jest dekoder DigiCase. I naprawdę świetnie to działa. A więc to na tyle w dzisiejszym filmie. Zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Cześć.